Cześć, witajcie w 40. odcinku Zarechty na Solo. Dzisiaj na tapetę bierzemy drużynę, która jest jednym z największych pośmiewisk całej ligi, czyli Sacramento Kings. Kings, którzy zaliczyli kolejne, moim zdaniem, kiepskie off-season, w którym mogli zdecydowanie więcej ugrać. Znowu zrobili, moim zdaniem, złe wymiany, dokonali złych ruchów, no ale krok po kroku. Zacznijmy od draftu. W drafcie wybrali w pierwszej rundzie Marvina Bagleya trzeciego, który ma być ich teraz gwiazdą, ma być im nowym franchise playerem. No i zobaczymy, czy to się uda. Bagley jest gościem, który potrafi bardzo fajnie zdobywać punkty na wiele różnych sposobów. Ma też niezły rzut za trzy. Jest solidnym broniącym, no tylko, że gdzieś tam jest graczem pomiędzy czwórką a piątką. Więc zobaczymy, co z tego uda się wycisnąć. Czy to będzie rzeczywiście zawodnik, który udźwignie losy swojej drużyny. Opinie na jego temat są różne. Na przykład Maciek Kwiatkowski z 6 Grasza napisał o nim, że to jest taka może być myśląca wersja Josha Smitha, co skłania mnie do tego, żeby no, mimo wszystko nie myśleć o Bagleyu jako o zawodniku, który ma być tym najważniejszym w tej drużynie, no bo Josh Smith nigdy nie był graczem numer 1 swoich drużyn, był jakimś tam opcją numer 3. Natomiast to, że będzie na przykład myślącą wersję Josha Smitha, to już jest na plus dla niego. Taki, i pod tym kątem wybór Kings może się gdzieś tam obronić. No ale z drugiej strony, patrząc na to, jak wygląda rotacja, oczywiście do której dojdę na koniec, no to gdzieś tam Kings wciąż, mam wrażenie, nie mają pomysłu na tą drużynę, bo starają się zrobić równy skład, tylko że równo słaby skład. Takie odnoszę wrażenie i to jest ich największy problem, bo ta rotacja jest głęboka, ale wcale nie jest dobra, bo ci gracze na poszczególnych pozycjach wcale nie są jacyś wybitni, nie tacy, którzy mogliby zrobić na dłuższą metę różnicę dla tej drużyny. Ale tak jak powiedziałem, do rotacji dojdziemy na sam koniec. Wymiany, jakie zrobili Kings, to były tak naprawdę dwie. Pierwsza to oddali swój wybór w drafcie w drugiej rundzie, z którym Portland Trail Blazers wybrali Garego Trenta Juniora. W zamian za to Kings pozyskali jakieś piki w drugich rundach przyszłych lat, możliwości wymian tych pików, także na dzisiaj jest to mało istotne oczywiście, ale kiedyś może się przydać, jeżeli Kings zaczną wybierać dobrze. No i druga wymiana, jaką zrobili, to pozyskali z Memphis Grizzlies Bena McLemora, Dejonta Davisa i razem z nimi pik w drugiej rundzie draftu 2021 od Memphis, a w zamian wysłali tam Garetta Temple. No i tak, no McLemore wraca do drużyny, która go wybrała w drafcie, w której się nie sprawdził, która go odstrzeliła, która z niego zrezygnowała. Co prawda ma ostatni rok kontraktu, więc będzie za chwilę wolnym agentem i Davis też jest w ostatnim roku kontraktu, więc pod tym kątem ten ruch się gdzieś tam może bronić. Ale no mimo wszystko, no nie przekonuje mnie to. Więc to są gracze, którzy przychodzą na chwilę, jako zapchaj dziury kolejne. Davis zresztą robi jeszcze większy tłok podkoszowy, o którym niedługo powiem. Na rynku wolnych agentów Kings wzięli dwóch graczy. Po pierwsze ściągnęli Yogiego Ferrela, gościa, który wybił się nawet nieźle w ostatnich sezonach w Dallas Mavericks i nieźle sobie tam radził jako zmiennik na pozycjach 1-2. I podobną rolę będzie pełnił tutaj jako zmiennik D'Arona Foxa. Podpisał tylko dwuletni kontrakt za 6,2 miliona dolarów, więc nie jakoś specjalnie dużo, z czego drugi rok jest niegwarantowany, co daje też dodatkową opcję drużynie, żeby spróbować powalczyć o wolnych agentów w przyszłym roku, o ile ktokolwiek będzie chciał do Sacramento przyjść. A drugi gość, który podpisał z nimi kontrakt, to Nemanja Bjelica i tutaj mamy za sobą niezłą, przecież jeżeli kojarzycie, historię, bo Bjelica dogadał się wstępnie z Philadelphia 76ers, że z nimi podpisze kontrakt roczny, ale później stwierdził, że jednak nie, że wraca do Europy, więc Sixers z niego zrezygnowali i chwilę potem kolejna decyzja, kolejna zmiana frontu, Bjelica podpisuje kontrakt z Sacramento Kings, którzy dali mu 3-letnią umowę, 20,5 miliona dolarów, z czego trzeci rok jest niegwarantowany. Okej, finansowo to rozumiem. Trochę być może stracił w oczach niektórych, jeśli chodzi o słowność, no ale no, okej, no, niech i tak będzie. Bjelica będzie gościem, który wspomoże ławkę, będzie kolejnym gościem z Bałkanów, co oczywiście pewnie ułatwiło Vlade Divacowi rozmowę z nim. No i będzie takim dodatkowym rozgrywającym, mam wrażenie, dodatkowym kozłującym.
ale czy jest rzeczywiście potrzebny, to no nie wiem. No. Ostatni rok kontraktu, w nim znajduje się 6 zawodników, bo to jest Zach Randolph, Iman Shumpert, Costa Kufos, Ben McLemore, Willie Colley-Stein i Deonta Davis. Do tego mamy ten niegwarantowany kontrakt na sezon 19-20 Yogiego Ferrella, którego też mogą się pozbyć. Oczywiście, gdyby te wszystkie kontrakty spadły, no to Kings mają mnóstwo pieniędzy do wydania w najbliższe, znaczy w kolejne lato 2019. Pytanie tylko, tak jak wcześniej już powiedziałem, czy rzeczywiście ktoś sensowny będzie chciał tam przyjść, bo to jest gdzieś tam mimo wszystko problem tej drużyny. I tutaj to wydaje mi się, że z niektórych graczy, takich jak Randolph, jak Shumpert, jak Kufos, to zdecydowanie zrezygnują już z Sacramento. Mam wrażenie, że niektórzy z nich, być może właśnie Randolph nawet nie... Może zacznie sezon jeszcze w Sacramento, ale w trakcie jego może zostać gdzieś przehandlowany. Jeżeli będzie możliwość wyciągnięcia, może nie piku w drafcie za Zacha Randolpha, ale jakiegoś zawodnika, który jest jeszcze w miarę młody, gdzieś nie dostał zbyt wielu minut, ale wierzy się w jego potencjał, to takiego gracza mogą Kings za Randolpha wyciągnąć. Ale nic więcej. Wydaje mi się, że McLemore i Deonta Davis to też są gracze, którzy zostaną odpuszczeni po tym sezonie. Zagadką jest Willie Colley-Stein dla mnie, który miał się okazję rozwinąć miał mieć okazję rozwinąć się po odejściu DeMarcusa Cousinsa przez ostatnie półtora sezonu, ale tego nie zrobił. Oczywiście grał lepiej niż na samym początku, ale no, nie był to na tyle dobry rozwój, na ile sobie to i ja wyobrażałem i wielu innych ludzi, którzy myślą pozytywnie o tym zawodniku i o Sacramento Kings. Zresztą była swego czasu akcja na Twitterze pod hashtagiem Free Willy, żeby uwolnić minuty Williego Colley-Steina, gdy był tylko dalekim zmiennikiem DeMarcusa Cousinsa. No to się stało i wcale jakoś Colley-Stein nie zapunktował. Pokazał się z niezłej strony, mam wrażenie, jako gość, który dystrybuuje piłkę do swoich kolegów, bo ma niezłe podanie i w tym jest ok, ale mam wrażenie, że zdecydowanie nie poprawił swojej defensywy, o którą się prosiło, i jeszcze paru innych aspektów gry, więc jeżeli Bagley się sprawdzi, to Willie Colley-Stein może nie zostać w Sacramento Kings na dłużej. No to też jest kwestia tego, jakie będą mieli cele Kings, bo z drugiej strony, patrząc pod koszem, za rok może być u nich pusto. Bo może tym razem zacznijmy właśnie rotację od gości podkoszowych. No. Na pozycji centra mogą grać Bagley, Costa Kufos, Colley-Stein i Deonta Davis. I trzech z tych czterech zawodników jest w ostatnim roku kontraktu. Więc to może być plus dla Davisa bądź dla Colley-Steina, że dostaną kolejną umowę i zostaną w tej drużynie, żeby być zmiennikami Bagleya w kolejnych latach. Na pozycji numer 4 no mamy na dzisiaj mimo wszystko wciąż w pierwszej piątce Zacha Randolpha. No chyba, że trener zdecyduje się grać wysokimi Colley-Stein i Bagley. No ale oprócz Randolpha mamy Nemanja Bjelicę, mamy Skala Labissiere, który też ma za sobą dwa rozczarowujące moim zdaniem sezony, w których miał pewne momenty, kiedy się z dobrej strony pokazywał, ale tak jak mówię, to wciąż nie jest to, na co wielu liczyło. No i jest jeszcze Harry Giles, który boryka się z kontuzjami dotychczas i nie miał swojej szansy zaistnieć w NBA i ta liga letnia tegoroczna też nie była jakaś wybitna w jego wykonaniu. Pozycje 2-3 tutaj... No jest 5 zawodników do gry, to takich, którzy no, mają potencjał. Mam wrażenie, że ci dwaj podstawowi to będą Buddy Hield i Bogdan Bogdanović, że wreszcie Hield dostanie miejsce w pierwszej piątce i będzie mógł pokazać się jako ten kolejny Stephen Curry tej ligi. Na pewno ma skuteczność rzutów do tego, żeby to robić, więc mam nadzieję, że on odpali razem z Bogdanem i będą się naprawdę fajnie uzupełniać. A w ich miejsce będą wchodzić McLemore, Iman Shumpert i Justin Jackson. I po tym Jacksonie też sobie trochę obiecuję, bo miał naprawdę solidną ligę letnią i chciałbym, żeby dostał więcej minut w najbliższym sezonie. Mam nadzieję, że wygryzie te minuty od Bena McLemora, bo już w Bena McLemora nie wierzę, chociaż na początku kariery wierzyłem. I już. A jeśli chodzi o pozycję rozgrywającego, no to zdecydowanie De'Aaron Fox. No i jego zmiennik Yogi Ferrell, być może trochę Frank Mason Jr., który będzie tam gdzieś dostawał jakieś minuty ogonowe, mam wrażenie. Chociaż też ligę letnią miał dosyć solidną. No i tak szybko przejechaliśmy przez tych Sacramento Kings. Jakoś specjalnie nie chce mi się więcej o nich rozmawiać, bo wciąż jestem zawiedziony tym, gdzie oni są, jakie mają miejsce. Oczywiście regularnie się śmiejemy z nich, chociażby w podcaście Coast to Coast, no ale jak to się z nich nie śmieć, jak oni popełniają takie błędy proste.
No i kończy się to tym, że cały czas szorują o dno konferencji zachodniej. Okej, tyle na dzisiaj. Jutro, mam nadzieję, że jutro, Chicago Bulls jako kolejna drużyna do obgadania. Urlop coraz bliżej, zaczynam go 15, także nie mogę się już doczekać. Wtedy oczywiście będzie jakaś przerwa w podcastach większa. A tyle na dzisiaj. Był z wami Piotrek Zarychta. Do usłyszenia.